Witajcie, kochani. Jestem w naszej pracowni Hektolow. Tutaj za moimi plecami są legowiska przygotowane do wysyłki dla Was. Ale spotykam się tutaj z Wami nie bez przyczyny. Zastanawialiście się może kiedyś, dlaczego spędzamy tak dużo czasu przy wyborze materaca do naszego łóżka? Sprawdzamy jego twardość, czy będzie na nim nam się wygodnie spało. A zapominamy przy wyborze legowiska dla naszego psa o takich samych zasadach. Myśleliście kiedyś na ten temat w ten sposób? Myślę, że nie, bo najczęściej wybieramy kolor, żeby ładnie wyglądało do naszego wnętrza, a względy, czy psu będzie się na nim wygodnie leżało, schodzą niejako na dalszy plan, a to jest wielki błąd przy wyborze legowisk. I teraz chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób są właśnie wypełniane te wszystkie nasze legowiska i dlaczego wybór wypełnienia jest no tak istotny przy tym wszystkim. Zapraszam do oglądania. Aby lepiej zobrazować Wam problem, przenieśliśmy się do naszej sypialni, gdzie mamy tutaj materac, który jest wykonany z kilku warstw. Może pokażę Wam, jak to wygląda. Od spodu mamy warstwę filcu, która nam stabilizuje całą konstrukcję i kilka gąbek od gąbek, które są zabezpieczeniem sprężyn, które są tutaj w środku schowane, aż po gąbkę wierzchnią, która tak naprawdę sprawia, że te doznania senne są bardzo wygodne. Dobra. Dlaczego na takich wielkich poduszkach my sami nie śpimy? Tylko stosujemy jako podparcie do głowy. Otóż problem jest banalnie prosty. Na czymś takim nasze ciało w ogóle nie odpoczywa. To jest fajne podparcie pod głowę, ale tak naprawdę nie ma nic wspólnego z kalorycznym i fajnym snem. I pokażę Wam teraz, czym wypełniona jest taka poduszka i dlaczego jest to istotne przy wyborze legowiska dla psa. Na poduszce, którą przed chwilą Wam pokazałem, to jest taka właśnie kulka silikonowa. Jest to materiał bardzo wdzięczny, ale bardzo wdzięczny pod tym względem, że fajnie pasuje jako wypełnienie właśnie do poduszki, a niekoniecznie do podparcia naszego ciała. To jest materiał, który bardzo fajnie poddaje się pod naciskiem naszego ciała, naszej głowy, ale beznadziejnie nadaje się do podparcia naszego całego ciała. Śpiąc pod takim materiałem po kilku dniach z pewnością zauważycie, że będziecie cierpieć na dolegliwości z bólem kręgosłupa. Więc to jest materiał, który nadaje się na poduszkę, na podniesienie głowy podczas snu, ale niekoniecznie na po prostu na leżenie na nim. Drugim często stosowanym materiałem przy wypełnianiu legowisk i bardzo ciekawym chwytem marketingowym, bo często firmy nazywają to, że legowisko jest wypełnione pianką memoryczną, a tak naprawdę pianka memoryczna wygląda w taki sposób. To nie jest pianka, znaczy to jest pianka, tylko to jest granulat pianki, który nijak się ma do właściwości takiej standardowej pianki, którą stosujemy w naszych materacach. Dlaczego firmy nazywają taki granulat, taką sieczkę pianką? No bo to de facto jest pianka, tylko to jest pianka wykorzystywana z odpadów, z pociętych materiałów pianek, które zostały w procesie produkcji i nie nadają się po prostu do niczego poza tym, że można je zmielić i sprzedać tanio właśnie do wyrobu takich legowisk czy nawet do poduszek, bo do poduszek też jest często stosowane. I tak samo jak w przypadku kulki silikonowej. To jest fajne rozwiązanie, ale na podparcie głowy, a niekoniecznie na podparcie ciała. No i mamy trzeci materiał, który jest wykorzystywany do produkcji legowisk, do produkcji wypełnień legowisk. Czyli taka de facto prawdziwa gąbka. Mamy tutaj jeszcze nawet trochę sierści Hektora, bo często stosujemy ją do pokazywania klientom, jak to wszystko wygląda od kuchni. To jest prawdziwy materiał, który jest wykorzystywany w produkcji materacy do łóżek. To jest materiał, który tak naprawdę fajnie pracuje z ciałem. Fajnie pracuje z ciałem nie tylko pod tym względem, że jest pełną pianką, ale tak naprawdę to jest pianka, która nazywa się memoryczna, czyli termoplastyczna. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy przykładam rękę. Ona
reaguje na nacisk i dostosowuje się do nacisku, a w momencie, kiedy zmieniamy pozycję, pianka wraca na swoją pierwotną grubość. To jest bardzo fajny i wdzięczny materiał i nie bez przyczyny nazywa się to ortopedycznymi wypełnieniami, bo bardzo fajnie wpływają na kręgosłup. Jest to materiał, który faktycznie powinien znajdować się w każdym legowisku i nie tylko w naszym, ale również w innych legowiskach, które są dostępne na rynku, a jak wiadomo, nie zawsze tak jest. Mam nadzieję, że dla osób, które dotychczas mało zwracały uwagę na wybór wypełnienia dla legowiska, otworzyliśmy oczy, otworzyłem oczy. Tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie kupujecie swoje legowisko, ważne jest to, żebyście sprawdzali faktycznie, czym jest wypełnione, bo tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach i nie zawsze to, co jest piękne na zewnątrz, będzie się nadawało do fajnego snu dla naszego psa. Jak wiadomo, no, nasze psy są najważniejsze i żeby im zapewnić zdrowy sen, bo śpią praktycznie po 16, czasami 18 godzin, Hektor potrafi tyle przespać, zapewnijmy im zdrowy sen. Subskrybujcie nasz kanał, zapraszamy na kolejne nasze filmy, już niedługo kolejne nasze odsłony. Trzymajcie się, hej!